Witam ponownie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Przyjechałem dzisiaj do moich uli, żeby przede wszystkim zrobić coś z tym moim doświadczalnym środkowym ulem. Jak na pewno widzieliście na ostatnim filmie, stan tego ula nie jest zbyt dobry. Widziałem już po kilka jajek w komórkach, więc wychodzi na to, że pracownice składają jaja. To dowodzi tego, że albo królowej nie ma, albo po prostu już jest na wykończeniu, albo już zginęła. Postaramy się dzisiaj temu zaradzić. Jest na to kilka sposobów. Wykorzystamy dzisiaj jeden sposób. Mam ze sobą nową matkę, którą dzisiaj zainstalujemy w tym felernym ulu. To jest troszeczkę inny rodzaj matki, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. No oczywiście jest ogromne ryzyko związane z zakładaniem nowej matki do ula. Szczególnie kiedy jest już taka sytuacja, gdzie to robotnice składają jaja. Więc dzisiaj szykuje się dosyć taka spora operacja. Będę musiał rozebrać cały ul. Odjechać z tymi korpusami gdzieś dosyć daleko, wysypać wszystkie pszczoły na ziemię i powrócić z powrotem i wtedy dopiero założyć matkę do ula. Jest to jeden ze sposobów, żeby pozbyć się składających jaja robotnic, które do ula nie wrócą, ponieważ są za ciężkie, żeby wróciły. Mam taką nadzieję, że tak się stanie. No i oczywiście później zajrzymy do dwóch sąsiednich uli, żeby zobaczyć, jak sobie pszczoły radzą. Tak więc zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co się dzieje w tym ulu, co tutaj się w tym ulu wyprawia. Na pewno nic dobrego. Jeśli ul jest bez matki, no to może być trochę ciężko, ponieważ pszczoły mogą być wrażliwe. Więc musimy się troszeczkę zabezpieczyć. Zaraz zobaczymy. No już widać, że zabudowa jest bardzo kiepska. Widzę mateczniki, więc nie będziemy się tutaj zbytnio rozdrabniać, tylko po prostu zabierzemy te korpusy i wysypiemy gdzieś daleko te pszczoły. Wrócimy tutaj, żeby położyć korpusy z powrotem, włożyć matkę, wrócą pszczoły, które mają wrócić do ula i miejmy nadzieję, że coś dobrego z tego wyjdzie.
Założymy z powrotem korpusy. Pościągałem wszystkie mateczniki. Nie powinno być chyba teraz problemu. Muszę tylko pozbyć się jeszcze tego felernego czerwiu trutowego. Muszę umożliwić pszczołom teraz przyjęcie nowej matki i ponowną zabudowę tego ula, co będzie dosyć trudne, myślę, ale mam nadzieję, że się uda. Tutaj chyba już nie ma. Tutaj też. Założymy drugi korpus. Tu jest ramka z miodem, którą przesuniemy na sam brzeg. Dobrze. No i na sam koniec założymy nową matkę do ula. Miejmy nadzieję, że powracające pszczoły zajmą się tą matką i rodzina, ta pszczela, się odbuduje. Matka jest wciąż w klateczce, żyje. Odkorkujemy tylko z jednej strony, żeby pszczoły mogły się dostać przez ciasto cukrowe do środka. Już widzę, jest jakieś zainteresowanie matką, czyli okazuje się, że chyba wysyła feromony. To bardzo dobry znak.
założymy klateczkę tutaj pomiędzy ramki. No i będziemy czekać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie ten ul poradzi. Najpierw z uwolnieniem matki, a potem z odbudową. Matka jest w środku. Zobaczymy, co z tego w przyszłości wyniknie. Na razie muszę zamknąć daszkiem. Bo chcę zakleić ten otwór tutaj. Mam ze sobą dzisiaj siatki. Zobaczymy. Taką materiałową siatkę też mam, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ponieważ jest to, mogą to pszczoły przegryźć, ale jest i tak za mała, więc posłużymy się starą metodą. Zaklejam ten otwór, bo chodzi o to, żeby te pszczoły mi tutaj do góry nie wychodziły. Zawsze je tutaj porozgniatam, jak patrzę, co się dzieje w ulach. A dzięki temu, że zakleję ten otwór, może nie będzie aż tak wielkich strat w tych pszczołach. No i założymy teraz z powrotem do ula. No to tyle, jeśli chodzi o ul środkowy. Posłużyliśmy się metodą pozbycia się składających jaja pracownic. Miejmy nadzieję, że wszystkie inne pszczoły noszące nektar wrócą z powrotem do ula. To zresztą widać już na wylotku. No i miejmy nadzieję, że rozpoznają matkę, zaakceptują ją i stworzą rodzinę. Jeśli nie, niestety będę musiał rozdzielić ten ul na te dwa sąsiednie i w ten sposób uratować przynajmniej część tych pszczół, które jeszcze w tym ulu żyją. No i teraz przejdziemy do szybkiego przeglądu w ulach sąsiednich. No w tym pierwszym ulu, jak już wspominałem wielokrotnie, jest najlepsza sytuacja, jeśli chodzi o populację i zapasy. Więc zobaczymy, jak dzisiaj sobie tutaj pszczoły radzą. Zaklejają wszystko dokładnie. Zabudowa trzeciego korpusu idzie dosyć dobrze. Chociaż
Nie jest to jeszcze pora na to, żeby założyć im nadstawkę, jeśli w ogóle przyjdzie na to pora. Ale z tego co widzę, jest dosyć dobrze. Zewnętrzne ramki oczywiście są nieodbudowane, ale to całkowicie normalne. Bardzo mocno posklejane wszystko jest. Chcę się dostać do tej jednej ramki, którą tutaj pszczoły naniosły z miodem, bo cała reszta jest niezabudowana. Ale chcę pokazać, jak wygląda. Bardzo gruba, nałożone miodu jest bardzo mocno. Czerp wygryzający się. Oczywiście pięknie to wygląda. Bardzo ciężka ta ręka jest. Muszę się trochę pozbyć tego wosku, bo nie mogę się dostać do tych ramek nigdy, bo są tak pozaklejane, że ciężko mi jest otworzyć jakiś korpus. Muszę przestawić tą ramkę na brzeg. Cała reszta no jest tak średnio odbudowana, ale jest bardzo dużo czerwiu w różnym stadium. Jeszcze nie widzę jajek, ale prawdopodobnie za chwilę zobaczę. Ta matka pracuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Radzi sobie doskonale. Zetniemy trochę tego. Zanim otworzyłem te ule dzisiaj, widziałem, że jest dużo pszczół, które przynoszą pyłek żółty. Nie wiem dokładnie, co to jest w tej chwili, ale jakiś pożytek się zaczął. Tydzień temu były dosyć nerwowe te pszczoły, bo nie było lepszego pożytku. Więc, ale tutaj widzę, zaczyna się, nie wiem czy przypadkiem, budowanie matecznika. W środku nic nie ma, więc to jest taki matecznik rezerwowy, jak przypuszczam. W każdym razie, może to jest kwestia, że nie ma miejsca, ale nie, no miejsca jest dużo. Z powodu, dla którego pszczoły by miały budować matyczniki. Jest pusty w każdym razie, więc nie będziemy się tutaj patyczkować. Zetniemy to razem z tym dzikim woskiem. Żeby ich nie kusiło. Tutaj są już larwy, w dopiero co zabudowanej ramce są małe jajka, larwy. To dobrze świadczy o tym ulu, bo to też świadczy o tym, że zaczął się jakiś pożytek, że pszczoły mają skąd nosić pyłek i postanowiły dalej rozwijać swoją populację. To jest dobry znak. Być może już za tydzień ramki będą zabudowane do tego stopnia, że założymy tutaj nadstawkę. Już to wiem. Pięknie. Pięknie to wygląda. Bardzo młody czerw. Mnóstwo jajek. Bardzo ładnie. Rozbędziemy się tylko trochę tego wosku. Ta ramka jest pusta, więc nawet nie będę jej wyciągał. Bardzo dobrze.
zamkniemy. Na dół już nawet nie będę zaglądał. Nie będzie takiej potrzeby, myślę. Założę z powrotem. Niech sobie pszczoły dalej pracują tutaj. Bardzo ładnie wygląda ten ul. Zakładam, że na dole jest równie pięknie, ale nie ruszamy ich, dajemy im spokój. No i zajrzymy teraz do ostatniego ula dzisiaj. Troszeczkę słabszego niż ten pierwszy, ale również radzi sobie doskonale. Sprawdzimy, jak działają w tym ulu. No tutaj odbudowa idzie słabiej niż w tym pierwszym, ale to mówię chyba tylko dlatego, że pożytek się pojawił dopiero niedawno jakiś tutaj w okolicy, więc mam nadzieję, że przyspieszy teraz. Nie no, właściwie jest cały korpus pusty, tylko ten jest zapełniony, więc będę musiał przełożyć jedną ramkę na brzeg. W tym korpusie, ponieważ zabudowują tylko tutaj na środku, gdzie był czerw. Jest czerw, już jest młody, nawet czerw, są młode jajka, więc królowa cały czas pracuje tutaj, działa całkiem dobrze, to wygląda. Pozbędziemy się tylko tego wosku. Ja przestawię tą rampę tutaj na brzeg. Ale jak widzę tutaj, jest też matecznik zrobiony. Nic nie ma wewnątrz, więc nie jest to jakaś chyba sytuacja kryzysowa, tak mi się wydaje. Po prostu budują tak na wszelki wypadek. Taką mam nadzieję. Tutaj jest cała ramka z tej strony z jajkami. Ale też matecznik jest widoczny. Pusty, nic mi nie było. A reszta jajka. No nie będziemy im zawracać tutaj głowy, skoro nie ma nawet czego tu oglądać. Wszystko jest puste.
zauważą mnie pszczoły. No nic. Jak sobie będą. W tym ulu tylko zajrzę szybciutko jeszcze, co jest pod spodem. W drugim korpusie. Może tam jest gęsto. Zobaczymy. Tu widzę, że odbudowa idzie dosyć dobrze, więc nie będę im przeszkadzał zbytnio. Zobaczę jedną ramkę albo dwie, jak wygląda sytuacja. Dopiero się chyba zaczęła odbudowa niektórych ramek. To pewnie te, które powkładałem tutaj pomiędzy odbudowane. Tak mi się wydaje. No ale jest też dużo czerwiu. Pięknie zabudowany jest. Zniesiony czerw bardzo ładnie. Jest dużo pyłku. Czyli prace trwają. Zostawię to tak jak jest. Niech sobie pszczoły dalej pracują. Nie będziemy im więcej przeszkadzać. No i tak samo zakleję też siatkę na ten otwór tutaj. I to będzie tyle przeglądu na dzisiaj w naszych ulach. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.